Cześć, tu Mateusz z Matmax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie tygodniowe od 9 do 15 września. I tradycyjnie zobaczę dla Was, jaka będzie ogólna energia, co do Was przyjdzie, co odchodzi do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Będzie też rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już nowe czytania z okazji nowego roku numerologicznego, co przyniesie jesień, co przyniesie wrzesień, czytania miłosne. Tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem również je znajdziecie, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada. Całą resztą się nie przejmujcie. Ewentualnie zapraszam do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych oraz do zgłaszania się po czytania prywatne. Panny, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Ulala, tutaj macie kartę piątki buław związanej z rywalizacją bądź z konfliktem. O co tak się staracie? Co do Was przychodzi, co się pojawia lub kto? Sama karta wypadła i jest to dziewiątka monet, więc w takim razie ją weźmy. Być może walczycie o to, żeby było Wam lepiej i bogaciej, że tak powiem. No, zwłaszcza jeśli chodzi o awanse, promocje i składanie wniosków o przyznanie sanatorium, czy jakiejś tam grupy inwalidzkiej, cokolwiek. Ciekawy jestem, czy z kimś to rezonuje. Co odchodzi do przeszłości? A do przeszłości odchodzi dziewiątka buław, czyli szukanie, słuchajcie, przeszkód i barier w osiągnięciu do celu. Tutaj mam wrażenie, że jakikolwiek mur przed Wami nie postawią, Wy go zburzycie. Jak Wy się przedstawiacie? Wy przedstawiacie się jako siódemka monet, czyli karta związana z cierpliwością i na razie widzę dużo buław i monet, czyli trygon ognia oraz ziemi, ale też słuchajcie, tutaj widzę karty związane z Waszym bezpieczeństwem, z Waszym komfortem życia. Tutaj też z drugiej strony jest jakiś niepokój i pasja, nadmierna energia, ale to zaraz Wam powiem, o co chodzi. Jaka będzie dla Was rada? W radzie jest dziewiątka mieczy i to już trzecia dziewiątka. No, ciekawe, czy będzie czwarta. Czego raczej nie robić, czego unikać. Ale będą jajka, jak pojawi się czwarta dziewiątka. Ósemka buław, a z przełożenia dziesiątka buław. No i teraz tak, oczywiście przeważają buławy, bo są cztery karty związane z buławami, ale też właściwie mamy monety, dwie karty związane z monetami. Myślę, że to będzie bardzo intensywny tydzień. Będzie dużo obowiązków i takich niespodziewanych zwrotów akcji. Otoczenie może być też dosyć buńczuczne. Ale szczerze mówiąc, Wy, z tego co widzę, dbacie o swoją przestrzeń i o to, żeby Wam też było dobrze w danej sytuacji. Czyli nie tylko pracujemy, sprzątamy, gotujemy, uczymy się, wszystko naraz, tylko też pamiętacie o tym, żeby odpocząć, żeby powiedzmy nie robić wielu rzeczy za dwoje, za troje i tak dalej, i tak dalej. No właśnie z przełożenia jest dziesiątka buław, tutaj taka babuleńka niesie drewno w takim ośnieżonym lesie. I powiedziałbym tak, ta karta jest związana z ambicją, z wysiłkiem i z pracą. I niewątpliwie ten tydzień będzie intensywny. Uważajcie, żeby zbyt ambitnie nie podejść do spraw i żeby nie wziąć za dużo właśnie na swoje barki. Dzielić się z innymi obowiązkami, dlatego że może być uczucie zmęczenia, ale nie musi być. Oczywiście sprawdzajcie czytania dla swoich znaków ascendentalnych i też zachęcam do czytań prywatnych, bo no na pewno tam będzie więcej. Te czytania są ogólne. Zobaczcie, w ogólnej energii jest piątka buław, czyli właśnie karta związana z rywalizacją bądź konfliktem. I patrząc na całość, nie widzę tutaj jakiegoś konfliktu z drugą stroną, z osobą czy z osobami. Bardziej widzę taką ambicję i walkę o osiągnięcie czegoś. Czyli jeśli wymyśliła Wam się powiedzmy różowa sypialnia, to kupujecie sobie farbę, nie czekacie do wiosny czy na czyjąś pomoc, sami próbujecie pomalować. Na przykład, taki przykład z kosmosu podaję. Ciekawe, czy z kimś to rezonuje. Albo na przykład, jeśli chcecie starać się o podwyżkę, to po prostu pracujecie no ile się da, żeby tylko pokazać, że rzeczywiście dajecie radę, że Wam się to należy. Chociaż no dobre, no otoczenie będzie buńczuczne. Będzie. Ale zobaczcie, przychodzi do Was dziewiątka monet. Karta samowystarczalności i zwracania uwagi właśnie na swoje potrzeby, na to, czy Wam jest dobrze w danej sytuacji, czy Wy rzeczywiście chcecie brać udział w wyścigu szczurów. I to jest bardzo ważne, bo tutaj mam wrażenie, że otoczenie dosyć dużo od Was wymaga, żeby wszystko było wykonane na już, na zaraz i tak dalej. I Wy co prawda ambitnie do tego podchodzicie, ale z szacunkiem do siebie. I tutaj też jest tak, że widzę, że nawet część z Was jest w stanie zrezygnować z czegoś tylko i wyłącznie dla swojego spokoju. Bo na przykład po co mi dodatkowa 100 w pracy, jakoś wielkiej różnicy mi to nie zrobi, a przynajmniej będę mniej pracować, mniej zmęczony i będę mieć więcej czasu dla siebie i dla bliskich. Na tej zasadzie, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Sprawdzajcie czytania na nowy rok numerologiczny, czytania na jesień oraz na wrzesień, bo są już na moim kanale. Do przeszłości odchodzi z kolei dziewiątka buław i to jest stawianie bariery. I ja bym powiedział, że nie ma takiej bariery, żebyście w tym tygodniu nie przeskoczyli, ale żeby nie było tak, że przeskakujecie te bariery za wszelką cenę. No naprawdę, czasami rzeczywiście warto zrobić mniej, ale żyć spokojniej. Dosłownie. Tutaj też mam wrażenie, że macie do czynienia z osobami, które są dosyć trudne i patrzą być może nawet troszeczkę egoistycznie, z perspektywy ego na sprawy. Nawet jeśli to są osoby nie pokroju waszych bliskich czy partnerów, czy partnerek, ale na przykład przełożonych lub znajomych z pracy. Tutaj mam wrażenie, że to jest tylko gra, to są tylko pozory, że są tacy silni i w ogóle. No tak naprawdę te emocje dają u nich upust właśnie dlatego, że sobie z nimi nie radzą. Momento. Wybaczcie, starałem się nie dzwonić słomką szklaną, ale cóż. A Wy przedstawiacie się jako 7 monet. Bardzo dobrze, bo jest to karta cierpliwości i takiego poczucia, wybaczcie, że krok po kroku w swoim tempie jest lepiej czy bardziej korzystnie coś osiągnąć. O co mi chodzi? Czyli zamiast na przykład nie jeść nic przez tydzień, to lepiej jeść codziennie o 1 posiłek mniej, bo to będzie mniej tak jakby powiedzmy inwazyjne, to będzie mniej takie, słuchajcie, skrajne, być może będą długofalowe efekty. Na tej zasadzie. Tutaj pokazujecie się jako też ludzie, którzy potrafią innym pokazać, jak można inaczej, łatwiej, spokojniej. Tutaj jest dużo cierpliwości do buńczucznego i niespokojnego otoczenia. O, motocykl za oknem. Na potwierdzenie. Ale słuchajcie, w Radzie jest 9 mieczy. Trzecia 9. Zobaczcie. 9 mieczy, buław oraz monet. 9 mieczy to jest chomik w głowie, szukanie dziury w całym, zamartwianie się i zastanawianie się. Czy to wyjdzie? Czy może to moja ostatnia szansa? Albo inaczej. Może być tak, że w tym tygodniu jest na tyle dynamicznie, że jak kładziecie się do łóżka wieczorem, to pomimo zmęczenia nie możecie zasnąć. Bo tutaj są myśli, niepokój, takie, wiecie, co trzeba robić? Starać się wysypiać, wcześniej się wyciszając, pijąc ziółka, melisę, czytając książkę, na godzinę przed snem nie korzystać z telewizora czy z telefonu itd. Unikać niebieskiego światła. Możecie sobie na przykład puszczać mnie do snu, tylko żeby słuchać, na przykład bez oglądania też. Ale z oglądaniem też polecam czasami. Czego nie robić, czego unikać? 8 buław. Przyspieszania spraw, kłótni, robienia czegoś za wszelką cenę. Pamiętajcie właśnie o swoich granicach, o swoich barierach i o cierpliwości. Też nie przesuwajcie swoich barier dla innych, bo pamiętajcie, że no, inni nam zrobią tyle, na ile sobie pozwolimy tak naprawdę. I czasami jest tak, że jak damy komuś palec, to ktoś chce całą rękę. No ale nie musimy dawać całej ręki, możemy jakoś się odsunąć w porę. I no, tu jest właśnie tak powiedziane, żeby na spokojnie, żeby nie pozwalać innym przechodzić przez wasze bariery i też ich tak naprawdę nie, słuchajcie, nie pogłębiać, nie zmieniać. Pamiętajcie po prostu o swoim spokoju i o cierpliwości, bo to was uratuje. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są już czytania na Nowy Rok numerologiczny, co przyniesie jesień, czytania wrześniowe oraz miłosne. Ja je tutaj gdzieś wszystkie podlinkuję, ale będą też w opisie pod filmem. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.